Dane są trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. Kąt ACB równa się 45 stopni kwadrat DFG o polu równym 1. Wierzchołki E i F kwadratu leżą na ramieniu BC danego trójkąta. Wierzchołek G leży na ramieniu AC, a wierzchołek D leży na podstawie AB. I teraz tak, musimy stwierdzić, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Kąt AGD ma 45 stopni. No to dobra, więc tak. Co my wiemy? Wiemy, że to jest kąt prosty, 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 wiemy, że to jest kąt prosty. Jak to jest 45, to jest kąt prosty, to tu mamy 45 stopni. Teraz tak, kąt odtąd. O, moment odtąd dotąd, to jest kąt półpełny, czyli to razem wszystko nazwijmy tutaj alfa. Czyli alfa plus 90 stopni plus 45 stopni ma nam dać 180 stopni. Czyli alfa równa się 180 stopni minus 90 stopni minus 45 stopni, czyli alfa równa się 45 stopni. Czyli to zdanie jest prawdziwe. Czyli tu mamy 45 stopni. No i teraz, co dalej? Teraz kolejny podpunkt, czyli ten. Nasze AG jest tu nasze BE jest tu. I tak, co my wiemy? Poczekajcie, troszkę tutaj podgląnię, to nam się nie przyda. Dobra. I tak, wiemy teraz to, że kwadrat ma pole 1. Czyli pole kwadratu to jest a kwadrat, czyli a kwadrat równa się 1, czyli a równa się 1. Czyli wiem, że tu wszędzie jest długość boku 1, 1, 1. Co więcej, tutaj ten trójkąt, już go nam zaznaczę, ten trójkąt C, F, G jest to trójkąt równoramienny. No to jest 45 stopni, to jest 45, czyli ma takie same ramiona. 1 i 1. I teraz tak, albo możemy z Pitagorasa policzyć sobie ten bok tutaj, GC, nazwijmy go bok A, czyli wtedy mamy 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu równa się A kwadrat, czyli 2 równa się A kwadrat, czyli A równa się pierwiastek z 2. Mamy pierwiastek z 2 yy. i. Pierwiastek z dwóch. Poczekajcie. A, albo możesz y, widzieć tutaj tą półkę kwadratu, że to jest przekątna i od razu możesz też wpisać pierwiastek dwa, To chciałam powiedzieć. I tak. Ja wiem z treści zadania, że AC równa się BC. Ten tutaj kawałeczek nazwijmy sobie x. Czy ja wiem, że aC A to niech będzie Y. A to jest Y plus pierwiastek z dwa. A to się równa BC, czyli X plus dwa. No nie. I teraz jak. Albo w sumie nawet możemy zrobić zamiast x i y dać nam to co chcą w zadaniu. Poczekajcie. AC to jest AG plus pierwiastek z no nie? Ten kawałek plus tutaj, a ten mam wyliczone. BC to są te dwa kawałki, czyli nasze dwa, plus ten malutki tutaj. Kawałek na dole, czyli B. I teraz tak, nasze boki przeniosę tu, a to przeniosę tam. I co otrzymuję? A, G minus B, E równa się 2 minus pierwiastek z 2. Czyli tak wyszło? Tak wyszło. Więc to zdanie drugie też jest prawdziwe. I w sumie tak najłatwiej to można było mm, zaznaczyć. Jak masz jakiekolwiek pytania, to pytaj. Ja oczywiście tobie zostawiam tony wiedzy darmowej, którą możesz sobie po prostu sięgnąć, zażyć i Dobrze zdać maturę. Po prostu, bez lęku, bez niczego, bądź tutaj i ogarnij to ze mną. Dzięki. I chodź na zadanie 41.